Bardzo ważne jest, żebyśmy dostarczali dzieciom drugie śniadanie do szkoły, żeby nie dostawały w rączkę pieniędzy, tylko żeby dostały ten lunchbox przygotowany przez nas w domu. To jest zapas energii na cały dzień nauki, to są bardzo wymagające zajęcia, wymagające skupienia i dlatego bardzo ważnym elementem tego drugiego śniadania są odpowiedniego rodzaju kwasy tłuszczowe, czyli mówiąc prościej, tłuszcze. Najprostszą formą śniadania dla dziecka będzie kanapka. Dzieci powinny, tak jak i dorośli, dostarczać w przewadze kwasy tłuszczowe nienasycone, czyli pochodzące z olejów roślinnych, orzechów, awokado, ryb również. Powinniśmy u dzieci, szczególnie w wieku szkolnym, już możemy rozpoznawać początki miażdżycy, początki otyłości, początki cukrzycy, dlatego też limitujemy kwasy tłuszczowe nasycone, pochodzące przede wszystkim w diecie dzieci ze słodyczy, z fast foodów, ale też z bardzo tłustego nabiału i tłustych mięs. Dlatego taka wzorowa kanapka, jakby spełniająca zalecenia urozmaicenia w diecie dziecka, powinna od czasu do czasu zawierać kawałek mięsa, czasem kawałek sera, powinny tam być zawsze warzywa, może być posmarowana wysokiej jakości margaryną bądź masłem, powinno to być również stosowane wymiennie dla właśnie tego urozmaicenia. Jak również możemy zamiast takiej kanapki zrobić sałatkę, polać ją oliwą z oliwek, posypać nasionami czy orzechami, które również będą tym tak zwanym agentem tłuszczowym i będą dostarczać tych korzystnych dla zdrowia tłuszczów nienasyconych. W diecie dziecka bardzo ważną rolę pełnią kwasy tłuszczone nienasycone z rodziny omega-3. To są kwasy tłuszczowe, których nasz organizm sam nie jest w stanie wytworzyć i dlatego musimy szczególny nacisk położyć na to, żeby w diecie znalazły się właśnie produkty, które są źródłem. To będą przede wszystkim tłuste ryby morskie, to będzie olej rzepakowy, to będzie oliwa z oliwek, a także mogą to być wysokiej jakości margaryny zawierające dodatek DHA, na przykład pochodzenia morskiego, czyli na przykład z alg morskich. Te kwasy tłuszczowe pełnią rolę w rozwoju zmysłu wzroku, również w procesach myślowych, w procesie koncentracji, więc dla małego ucznia jest to bardzo ważny składnik, o którym nie powinniśmy zapominać.